Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj mam coś, czego tutaj jeszcze nie było, czyli kolor Yuka Steel Grey w nowym wcieleniu na nowej Kia XX. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy ten samochód z bliska. Nowa Kia XX, 1.5 turbo benzyna 160 koni z automatem 7 DCT, wersja wyposażenia M z pakietem Smart i z felgą 18. Kolor Yuka Steel Grey, czyli nowy kolor. To nowy kolor, który wszedł w polifcie. Przy okazji liftingu zostały zmienione felgi, zostały zmienione światła przednie, zderzaki przód-tył. To by było chyba to. No i ten kolor oczywiście. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 116 900 zł brutto. Jak Wam się podoba ten kolor? Zielony, niezielony, szary, oliwkowy. Ciężko określić. Nowy grill, nowy zderzak. X-a po liftingu. Nowe światła. To są światła pozycyjne, to są światła kierunki. Długie, krótkie, światła przeciwdzielne w jednej lampie. Felga 18. Zajrzyjmy do środka. Pełna elektryka, wykończone na miękko, materiał miękko. Fotel kierowcy z regulacją, manualną regulacją wysokości, pełna materiałowa tapicerka, fajnie wyprofilowany fotel, kierownica wielofunkcyjna, tak wyglądają zegary. W wersji M, wyświetlacz 8 cali, CarPlay, Android Auto w tej wersji, w tej konfiguracji są bezprzewodowe. Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, USB-A pod CarPlaya, pod Android Auto, jeśli chcielibyśmy po kablu, lub pod multimedia, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych, automatyczna skrzynia biegów 7 DCT. Zajrzyjmy do tyłu. Miękko, a tu już twardo. Dwa ISOFIXy po bokach, ISOFIXy za zaślepką, fajnie. USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Sporo miejsca, sufit szary. Lew paliwa z zewnątrz. Kamera. Dwupoziomowa podłoga. Koło dojazdowe. O, albo tak możemy zrobić. Teraz będziemy mieli płaską podłogę po złożeniu siedzeń i kawałek schowka. Gniazdo zapalniczki, zaczep na siatkę z zakupami. Tutaj możemy w sumie w tej chwili mamy płaską podłogę po złożeniu siedzeń. W drzwiach uchwyt na butelkę. A tu mamy podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek. Zajrzyjmy do pasażera. Uchwyt na butelkę ponownie. Tutaj wyłączamy poduszkę pasażera, jeśli dziecko jeździ tyłem do kierunku jazdy. Tak wygląda deska. I fotel pasażera. Tutaj regulacji wysokości nie ma. Jest regulacja zagłówka. Raz, dwa, trzy, cztery, wraca. I oczywiście góra-dół. Jak Wam się podoba XC w nowym kolorze Yuka Steel Grey? Kolor, który bardzo dobrze się przyjął i na Sportage'u, i na Seedzie. Teraz dołączył do rodziny XC'da. I fajnie, uważam, fajnie. Cena cennikowa 116 900 zł. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, zapraszam do kontaktu 58 552 3636. Samochód dostępny od ręki. A my póki co zajrzyjmy
Do środka usiądźmy za kierownicą, odpalmy zegary. Ładny i uważam, że ten samochód naprawdę przy okazji liftingu, zwłaszcza z przodu, zyskał. Z tyłu niewiele się zmieniło, no może poza zderzakiem. Nowa grafika zegarów. Asystent pasa ruchu dwupoziomowy. Pierwszy poziom. Drugi poziom, czyli asystent podążania środkiem pasa ruchu. Przez przytrzymanie tego przycisku można całkowicie wyłączyć asystenta. Możemy sobie przeklikać komputer. Aktualna prędkość, wspomaganie kierowcy, czyli trochę ustawień bezpieczeństwa, wyprzedzenie, ostrzeżenie, głośność ostrzeżenia, ostrzeżenie o braku uwagi, przednie układy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo na pasie ruchu. Trochę tutaj jest do poustawiania. Samochód od wersji podstawowej wyposażony jest już w system autonomicznego hamowania, asystenta pasa ruchu, Bluetooth. W wersji M z pakietem Smart dostajemy automatyczną dwustrefową klimatyzację. Kamera też jest od wersji podstawowej już. Lusterko fotochromatyczne. Tak, to też pakiet Smart. Schowek na okulary, na miękko wykończone. Kamera. Kamera kamerą, ale nadal w lusterka trzeba się spoglądać. Na takie docofanie ta kamera zdecydowanie się przydaje. Oprócz tego pokazuje nam również na wyświetlaczu odległość. Sprawdź tylne siedzenia, czyli system informujący o możliwości pozostawienia pasażerów na tylnej kanapie. To było na tyle, jeśli chodzi o nową Kia Exceed w nowym kolorze, kolor Yuka Steel Grey. Jeśli ktoś byłby zainteresowany tym egzemplarzem dostępnym od ręki, zapraszam do kontaktu 58 552 3636. Wam tymczasem dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze, to pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. I do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia Wam życzę, trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.